dobry, nazywam się Artur Zambrzycki, pochodzę z północno-zachodniej części Polski, konkretnie z miejscowości Pyrzyce. Lotuję gołębie już od ponad 30 lat. Moje osiągnięcia sportowe to takie najwyższe osiągnięcia sportowe to 2021, kiedy mój gołąb o imieniu Elliot zdobył złoty medal na olimpiadzie w Oradei oraz tytuł najlepszego gołębia na świecie. Oprócz tego jeszcze dużo innych sukcesów, bo chociażby w roku 2022 osiem moich gołębi z reprezentacji okręgu Szczecin jedzie na wystawę ogólnopolską. 2021 również 8 gołębi jechało. Od 2020 roku zdobywam w sumie wszystkie czołowe nagrody na skali oddziału, również rejonu i okręgu. Też swoje lata świetności miałem w latach 2004-2010, kiedy również zdobywałem wysokie lokaty na szczeblu oddziału, okręgu. Także w sporcie gołębiarskim dosyć dużo osiągnięć jest zapisane na moim koncie. Oprócz mówię tutaj o gołębiach dorosłych, oprócz gołębi dorosłych w swojej hodowli już byłem chyba, nie wiem, 8, 9, może i 10 razy mistrzem gołębi młodych, gdzie w ogóle się w tym nie specjalizuję. Zależy mi na tym, żeby młode gołębie się uczyły latać, a nie wygrywać, a mimo to wygrywają. Także to też jest taka dodatkowa motywacja, bo nic wielkiego przy tym nie robię, żeby one wygrywały. Jeżeli to wrócę do gołębi starych dalej, to moje gołębie latają dobrze na każdym dystansie, czyli latają, bardzo dobrze sobie radzą na krótkim dystansie, na średnim dystansie, no i rewelacyjnie sobie radzą na dystansie dalekim. Tak jak wcześniej powiedziałem, Elliot jest najlepszym gołębiem w dalekim dystansie w 2021 roku. W 2022 roku na olimpiadzie w Oradei zdobył też tytuł mistrza w kategorii I. To też są loty dalekodystansowe. W tym roku moja samica na wystawie okręgowej też wygrała w kategorii I. 3 lata wcześniej też wygrała samica w kategorii I, w kategorii B. Także gołębie z mojej hodowli są uniwersalne, które naprawdę radzą sobie na każdych kilometrach. Prezentuję dumę z mojej hodowli, czyli mojego najlepszego gołębia Elliota, który jest najlepszym gołębiem świata w dalekim dystansie, który jest też złotym medalistą w kategorii I na olimpiadzie w Oradei w 2020 roku. Gołąb, który zdobył mnóstwo sukcesów, pierwszych nagród, a mianowicie z lotu narodowego Bruksela pierwszy na oddział, pierwszy na okręg, pierwszy na rejon. Drugi w strefie, czyli w Polsce. W 2021 roku na 5 oddziałów, czyli na rejon lotowy, najlepszy lotnik. W 2021 roku najlepszy lotnik oddziału. Również w 2021 roku zdobył tytuł pierwszego gołębia w kategorii I na wystawie okręgowej w Szczecinie i również pierwsze miejsce zdobył na wystawie ogólnopolskiej. Jako roczny gołąb również zdobył super nagrody, bo był najlepszym rocznym samcem oddziału, najlepszy w kategorii G na wystawie okręgowej w Szczecinie i 19 w Polsce. Także gołąb, który przyniósł do mojej hodowli bardzo dużo radości i dużo pierwszych miejsc. Jest bardzo inteligentny gołąb, spokojny. Super upierzenie, jedwabiste.
firmą Wersellaga jestem związany już od 4 lat, stosując przede wszystkim karmę Jerry Plus, którą w 100% karmię gołębie młode. Gołębie młode, które karmię tą karmą na szczeblu ostatnich 3 lat zdobyły tytuły mistrzowskie. Chociażby w 2020 roku gołębie z 2 moich drużyn, czyli z domu, z drużyny numer 1, czyli z drużyna z domu, i z drużyny numer 2, drużyna z firmy, zdobyły tytuł mistrza, a z firmy zdobyły tytuł drugiego wicemistrza. Gdzie na 10 lotników, 7 lotników z kompletem konkursów jest z moich gołębików. Także karma naprawdę, naprawdę super, która pozwala gołębiom wygrywać. Co ciekawostka powiem, w 2022, kiedy byłem na olimpiadzie, nie miałem czasu lotować gołębi młodych. Mój brat, który nie jest doświadczonym hodowcą, dostał gołębie z firmy i karmę Jerry Plus i zdobył mistrza oddziału. Także zdobywając nawet 8 pierwszych gołębi, 4 pierwsze gołębie, także naprawdę jest moc w tej karmie dla młodych gołębi na pewno. Wydaje mi się, że na rynku nie ma lepszego składu karmy jak Jerry Plus. Od jakiegoś czasu też dołączyłem do karmy swojej hodowli Master Breeding. To jest karma rozpłodowa, wysokobiałkowa, którą karmię gołębie rozpłodowe oraz młode, kiedy na młode na przemian z karmą, czy razem z karmą Jerry Plus, kiedy są odsadzone. Także dostają to około miesiąca od momentu odsadzenia, taką mieszankę pół na pół, z tego powodu, żeby to też nie było dla nich jakimś wielkim szokiem zmiany karmy. Później stopniowo przechodzę tylko na Jerry Plus i już miesiąc przed lotami dostają tylko Jerry Plus. Na sezon 2023 postanowiłem związać się z firmą Wersellaga na dłużej, powiedzmy. Postanowiłem wykorzystać jeszcze 3 produkty tej firmy, które będę stosował w swojej diecie, w swoich karmach, przygotowując gołębie na loty gołębi starych. Taką karmą, którą skład bardzo mi odpowiada, jest karma Master Relax, czyli to jest lekka karma z czarną kukurydzą, naprawdę rewelacyjna. Jest to karma Energy Plus, jest to karma energetyczna, czyli słonecznik, konopie, oleiste nasionka. I trzecią karmą jeszcze jest karma Master Exclusive, czyli to są drobne nasionka z dodatkiem czarnej kukurydzy, czyli to jest karma na wzmocnienie przed dłuższymi lotami. Generalnie te 4 karmy będą stanowiły podstawę w mojej hodowli. Także wszystkie 4 karmy na pewno będą razem zmieszane i cały rok te karmy będą w mojej hodowli na pewno stosowane. I zresztą tak to wygląda w mojej hodowli, że nie zmieniam karmy. Karma, która jest podawana w zimę, jest podawana w trakcie lotów i też jest podawana w okresie pierzenia. Także z tych 4 karm naprawdę można stworzyć super karmę, która jest wartościowym materiałem odżywczym dla gołębi, od których chcemy dużo wymagać.